witam serdecznie. Chciałoby się zaśpiewać piosenkę O mój rozmarynie, gdy widzi się rozmaryn w Lidlu. Ładne krzaczki mogą stać sobie na parapecie w kuchni i regularnie podlewane być źródłem tego ziela przez cały rok. Szczególnie, że rozmaryn od wieków uznawany jest za zioło o potężnej mocy. Także i magicznej. W średniowieczu rozmarynu używano na przykład do plecenia wianków młodych pań, co przysporzyć miało małżonkom wiele lat małżeńskiego pożycia. Rozmarynem odpędzano także złe duchy. Chociaż wydaje mi się, że gdyby ktoś na mieście zaatakował mnie gałązką rozmarynu, to też bym uciekł na wszelki wypadek. Może rozmaryn nie brzmi groźnie, ale nie wiadomo, czy taki jegomość nie wyciągnie z zapasa mięty albo co gorsze majeranku. W każdym razie rozmaryn miał przez wieki różne, czasem zaskakujące zastosowania. Ale wcale nie dla pięknej fryzury i zdrowych włosów, ale dla pozbycia się migreny. Dodać też można, że dymem spalonego rozmarynu odganiano także dżumę. Takich zastosowań zioło to miało bez liku. Zatem nie należy się dziwić, że jego ceny na rynku w XVI czy XVII wieku były niebotyczne. Co w sumie jest dosyć dziwne, biorąc pod uwagę, że rozmaryn każdy może sobie zasadzić sam w ogródku lub na parapecie i wcale go nie kupować. Ale nie takie dziwne rzeczy mają czasem miejsce na świecie. Ja w każdym razie zachęcam do hodowli świeżych ziół we własnym domu, bo procentuje to zarówno upiększonym parapetem, jak i smaczniejszymi potrawami. No i lepszym zdrowiem, bo chociażby wspomniany rozmaryn ma wspaniałe właściwości prozdrowotne, o których można by gadać godzinami. Dlatego ja tylko zachęcę Państwa, aby podczas najbliższych zakupów w Lidlu wrzucić do koszyka także doniczkę z rozmarynem. To naprawdę dobra rada. Życzę też ogólnie udanych zakupów i zapraszam do zapoznania się z całością niniejszego filmu, z którego dowiedzieć się można, co w najbliższe dni przygotowała dla nas ta lubiana sieć sklepów. Życzę miłego oglądania, udanego dnia i do usłyszenia.